Moi drodzy, dzisiaj będzie o wartościach większych niż dobra materialne, chociaż też dotkniemy dóbr materialnych i tego, jak Bóg także przez nie i przez wszystko właściwie działa. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, u błogosławionego Wincentego Kadłubka czytamy: inni żebrzą o swoją sławę, gdzie im się podoba. Ja moją w bliznach ciała wyrzeźbiłem. Życie ludzi dzielnych zawsze jest czynne. Nie da się, Panie, oddzielić wiary od życia, ponieważ wiara ściśle związana jest z życiem. Daj nam, Panie, aby było to widać w naszej codzienności. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie kibli. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dla nas dzień i to jest dzień piątkowy, dzień wyrzeczenia i umartwienia ze względu na miłość, bo tylko wtedy ma to sens. Słowo, które dzisiaj wybrałem, bardzo dotyka mnie w wielu chwilach, kiedy muszę wybierać. Jest ono z Psalmu 119. Więcej cieszę się z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa, bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, są moimi doradcami Twoje ustawy. A prawo Twoje, Panie, jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk srebra i złota. Nie wiem jak Wy, ja wielokrotnie na tym się tego doświadczyłem w swoim życiu, że kiedy zaufałem Słowu Boga, by wprowadzić je w moje życie, ono dało mi radość, dało mi pokój, dało mi szczęście, jakiego nie mogło mi dać nic. Naprawdę nic na tym świecie. Dlatego mówię, że to słowo jest dla mnie szczególne. Nie ma nic wartościowszego z tego świata ponad to słowo, które daje światło. I wiecie, kiedy odnajdujemy to słowo, które staje się ciałem, ono powoduje, że całkowicie inaczej patrzymy na najróżniejsze rzeczy. Ja nie tak dawno na pewnych rekolekcjach dzieliłem się jedną z historii, która była dla mnie szalenie ważna, a którą, rozważając to słowo na dzisiejszy nasz dzień, pragnę się także podzielić z tymi, którzy na tych rekolekcjach nie byli. Wiecie, dotyczyło to kwestii no właśnie jakiejś nieporadności mojej, jakiegoś lęku. Był to moment, jeden z wielu momentów w przygotowaniu spotkania na stadionie, tego ostatniego spotkania, młodzieżowego spotkania, kiedy kolejne transze były wpłacane na stadion, żeby można było uregulować całość. No, mówimy tutaj o kolejnych transzach po 200, po 100 tysięcy na wynajem tego dużego obiektu, bo jeżeli nie wiecie, to nie jest obiekt, który się wynajmuje za drobne pieniądze, czy za tam, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy. Nie, to są duże kwoty, naprawdę duże kwoty. I organizując takie spotkania, trzeba liczyć się z tym, że tu mówimy o milionach, mając świadomość tego, że ich nie masz. No, musisz się nauczyć słuchać Pana Boga, jeśli On cię do takiej misji deleguje, skąd masz je wziąć. Taka jest po prostu kolej rzeczy. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy zbrakło mi tych 200 tysięcy i od spowiednika, od kierownika duchowego dostałem błogosławieństwo tylko na jedną rzecz, na to, żeby ogłosić na internecie, na Facebooku, że proszę o modlitwę, ponieważ nie mam na następną ratę. Nie, że zbieram, tylko że proszę o modlitwę.
Wtedy jeszcze czytałem komentarze na Facebooku, teraz mam tylko błogosławieństwo. Wiem, dla kogoś może to być dziwne, na czytanie komentarzy na YouTubie. Na Facebooku nadal nie mam błogosławieństwa na czytanie komentarzy, więc nie wiem, co tam się wyrabia. I ciekawa sprawa, bo wtedy, kiedy przeczytałem te komentarze, to się załamałem. Jaki ksiądz jest nieodpowiedzialny, jak głupim trzeba by być, żeby organizować taką imprezę, skoro nie ma się pieniędzy, to się nie wynajmuje. To takie najdelikatniejsze. Tam oczywiście w niektórych komentarzach to nawet złośliwość po prostu kpiąco i ironizująca z mojej małej inteligencji. No, masę takich rzeczy. Pamiętam, że zaszedłem wtedy do Pana Jezusa i byłem taki, wiecie, jakby mnie walec przejechał, taki duchowy walec. I wtedy, kiedy wylałem przed Nim serce, doświadczyłem swojego Emaus, czyli spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Po raz kolejny w moim życiu. Mianowicie, to moje Emaus polegało na tym, mogę to wprost powiedzieć, że nagle w mojej modlitwie jakby przed oczami stanął mój kolega, ksiądz, który tylko robił wielkie dzieło, a ja w moim sercu, nie mówiąc o tym nikomu głośno, ale w sercu, na poziomie serca go osądziłem, oskarżyłem, stanął przede mną, ale oskarżyłem, osądziłem go dlatego, że w internecie poprosił, że nie ma na ratę kredytu. Kupił duży dom dla biednych i tak dalej. No i wtedy, kiedy wyświetliło mi się jego wołanie o to wsparcie, tam brakowało mu 7000 zł na ratę kredytu, to pomyślałem sobie, no jak tak można robić? Postawiać ludzi przed taką sytuacją, że teraz nie ma na ratę kredytu, no to trzeba było o tym wcześniej pomyśleć w kontekście robienia takiego wielkiego dzieła dla Boga. A ja stałem w kontekście tamtej historii w takiej samej sytuacji. Wiecie, łzy na poziomie serca od razu przeprosiłem Pana Jezusa za to, że w moim sercu dokonał się osąd, no bo przecież robiłem spotkanie, idąc krok po kroku za Słowem Chrystusa. I doszedłem do momentu, kiedy brakuje mi 200 tysięcy. I kiedy przeprosiłem Pana Jezusa za ten osąd, miałem doświadczenie, że jakby On się cieszy z tego, że ja to zobaczyłem. Takie miałem doświadczenie duchowe. I takie wewnętrzne, nawet nie chodzi o to, że ja to coś zobaczyłem, nawet oczami wiary, nie? Czy jakieś słowo, które gdzieś usłyszałem z zewnątrz. Nie, to było na poziomie serca takie doświadczenie, czy Izraelitom, którzy na głos Pana wyruszyli z ziemi egipskiej, brakowało czegoś. No, pomyślałem, że przecież oni mieli przepiórki, mieli mannę, oni mieli wszystko. I miałem też takie drugie zawołanie w sobie samym, jakby takie pytanie, które gdzieś wewnętrznie towarzyszyło mi w całej tej sytuacji po ludzku dramatycznej, bo brakuje 200 tysięcy. Czy Tobie do tego momentu czegokolwiek brakowało? No pomyślałem, przecież opróżniałem konto do końca, czy to na biednych, czy to na sprzęt dla szpitali, jak brakowało, czy to na chorych, czy to na środki najróżniejsze, wspomagając to wszystko, co jest składane na fundację SMS z nieba. No to dlaczego tak się teraz myślę, nie? To dlaczego ja wtedy byłem w takim stanie, nie? To potrzebowałem może zobaczyć całą tą sytuację, nie? W tym momencie, słuchajcie, wyszłem całkowicie, moje serce wyszło ukojone doświadczeniem zmartwychwstałego Pana, które nie boję się nazywać moim Emaus, jednym z wielu. W tym momencie, kiedy to się stało, ja wyszedłem jako człowiek, który spotkał w tych pytaniach i doświadczeniu pokoju na poziomie serca Boga, który przychodzi. I wiecie, jakby tego było mało, wyszedłem wtedy z adoracji, z kaplicy. To był w ogóle piękny czas, bo wtedy miałem błogosławieństwo na 2 godziny adoracji dziennie przed Panem. No i zadzwonił kierownik duchowy, spowiednik naszej Magdy Plucner z wspólnoty misyjnej, wspólnoty Zanurzeni w Miłości, ojciec Edward.
I on, nie wiedząc o tym, że ja teraz wychodzę z adoracji, to pamiętam, jakby to się wczoraj stało, mówi do mnie, pamiętaj, że przy dziele, które robisz dla Boga, może być taki moment, w którym umrzesz dla samego siebie, bo ja nie lubię pożyczać pieniędzy, że będziesz musiał pożyczyć pieniądze, jak to zrobił święty Maksymilian Maria Kolbe. Przepraszam. No i oczywiście, wiecie, no, szok. Kiedy pomodliłem się, mówiąc, Panie, jakby tego wszystkiego było mało, to pomodliłem się i miałem obraz człowieka, tak jakby na myśl mi przyszło, żeby to lepiej zobaczyć, który, do którego powinienem zadzwonić. Rzeczywiście zadzwoniłem do niego tuż po tym telefonie od ojca Edwarda i mówię mu o tym, że czy nie ma czasem pożyczyć pieniądze na stadion. Ja nie wiem, czy on wtedy mnie nie wyprzedził, że nie mógł rozmawiać. Chyba nawet mnie wyprzedził w narracji. Mówi, poczekaj, nie mogę teraz rozmawiać, tylko na chwilę potem do ciebie odzwonię, bo właśnie idę z reklamówką 200... Mniej więcej takich słów użył. Pamiętam tylko przesłanie, że idę, mam reklamówkę 200 tysięcy złotych ze sobą, idę kupić mieszkanie. Nie? Co się stało potem? Odzwonił do mnie chwilę później, że tego mieszkania nie kupił. Z tego powodu, że kobieta, która miała uregulować dług, który ciążył na tym mieszkaniu 60 tysięcy, miała pół roku na uregulowanie długu, no i musiał się wycofać z inwestycji w to mieszkanie, dlatego że no, nie chciał kupić mieszkania z długiem. Więc tego samego dnia odebrałem 200 tysięcy złotych, które wpłaciłem we wpłatomacie, stojąc i wpłacając. Pewnie to zabawnie wyglądało, gość wyciągający 200 tysięcy i wpłacający w wpłatomacie. No ale pokazuję ci tylko to w kontekście dzisiejszego spotkania ze Słowem. Ono jest więcej warte niż wszelkie pieniądze. Jeżeli Bóg daje ci Słowo, człowieku, to co kiedy jeszcze Augustyn Polanowski, zanim jeszcze, jak mówiliśmy sobie to na jednym z filmików, zanim zaczął pluć na papieża i na biskupów, kiedy jeszcze nie był w karach kościelnych, bo czekamy cały czas na jego powrót do kościoła, to on mówił, że przecież on miał takie doświadczenie ze Słowem, że aż z tego wszystkiego, jak usłyszał pierwszy raz Słowo po kilku latach, że aż klęknął, nie patrząc na to, co się działo dookoła. Nie? Ważne to. No dobra, błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Subskrybujemy, kto tego nie zrobił, lajkujemy. No i dzisiaj w komentarzach zapraszam Was do tego, żebyśmy zrobiliśmy to ostatnio jakiś czas temu, że dzieliliśmy się Słowem, które nas dotyka, a teraz chciałbym, żebyście ogłosili dzisiaj Słowo, które chcielibyście podarować światu. Wpiszcie w komentarzach Słowo, które chcielibyście, żeby ci wszyscy, którzy tutaj na kanale przychodzą, mogli przeczytać jako Twoje Słowo ukazane światu właśnie w tym miejscu w komentarzach. I jak Bóg pozwoli, do jutra.